W jednej z wrocławskich galerii handlowych znajduje się wielkie akwarium w kształcie graniostosłupa na około 120 tysięcy litrów wody. Wśród ryb zamieszkujących to akwarium możemy zaobserwować m.in. rekiny. Rozwiążmy takie zadanie. Wiedząc, że pole jednej ściany bocznej wynosi 15 cm kwadratowych, a wysokość 5 cm, oblicz pole powierzchni oraz objętość poniższego graniastosłupa prawidłowego czworokątnego. Wypiszmy teraz wszystkie dane, które podano nam w treści zadania. Co wiemy o pozostałych ścianach bocznych? Wiemy, że pole każdej ze ścian bocznych ma dokładnie 15 cm kwadratowych. Jest tak, ponieważ mamy tu do czynienia z graniastosłupem prawidłowym. A jak pamiętasz, w tych graniastosłupach ściany boczne są przystającymi prostokątami. Mają te same wymiary, więc i pola mają te same. Co jeszcze wiemy z treści zadania? Wiemy również, że wysokość graniostosłupa to 5 cm, a skoro mamy do czynienia z graniostosłupem prawidłowym czworokątnym, to wiemy, że w jego podstawie znajduje się kwadrat. Gdybyśmy ustalili, jaka jest długość krawędzi podstawy, moglibyśmy w bardzo prosty sposób obliczyć pole powierzchni oraz objętość. Masz pomysł, jak to zrobić? Spróbujmy zatem wyznaczyć wartość a. Zauważ, że każda ściana boczna jest prostokątem o wymiarach a cm na 5 cm. Skorzystajmy ze wzoru na pole prostokąta. p równa się a razy b. Za p podstawimy 15, a pozostawiamy, a za b wstawimy 5. Mamy 15 równa się a razy 5. Aby wyznaczyć a, dzielimy obie strony równania przez 5. Otrzymamy ostatecznie, że a jest równe 3 cm. Świetnie, teraz bez problemu obliczymy pole podstawy, objętość i pole powierzchni całkowitej. Zacznijmy od pola podstawy. Pole podstawy obliczymy podnosząc a do kwadratu. Obliczyliśmy, że krawędź podstawy ma 3 cm. Zatem za A podstawimy 3 i da nam to ostatecznie 9 cm kwadratowych. A teraz wróćmy do wzoru na objętość. Jak pamiętasz, wygląda on następująco. V równa się pole podstawy razy wysokość. Dostaniemy zatem 9, bo tyle wynosi pole podstawy razy 5, bo tyle wynosi wysokość grania stosłupa. I po wymnożeniu otrzymamy 45 cm sześciennych. Znamy już objętość. Obliczmy teraz pole powierzchni. Przypomnę, że pole powierzchni to suma pól wszystkich ścian podstaw oraz ścian bocznych. Wiemy, że pole każdej ze ścian bocznych ma dokładnie 15 cm kwadratowych. Wiemy również że pole podstawy ma 9 cm kwadratowych. Pole powierzchni obliczymy w ten sposób. Mnożąc 2 razy 9, bo mamy dwie podstawy, każda po 9 cm kwadratowych, dodać 4 razy 15, bo mamy 4 ściany boczne, każda po 15 cm kwadratowych. Da nam to łącznie 78 cm kwadratowych. Dla treningu rozwiążmy jeszcze jedno zadanie. Oblicz powierzchnią graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości równej 6 dm i objętości równej 72 pierwiastkom z 3 decymetrów sześciennych. Chcąc obliczyć pole powierzchni graniastosłupa, musimy obliczyć długość krawędzi podstawy. Wiemy, że objętość wynosi 72 pierwiastki z 3 decymetrów sześciennych. Spróbujmy zatem podstawić do wzoru na objętość znane nam wartości. Otrzymamy 72 pierwiastki z 3 równa się pole podstawy razy 6. Podzielmy stronami przez 6, otrzymamy w ten sposób, że pole podstawy to 12 pierwiastków z 3 decymetrów kwadratowych. Świetnie. Teraz bez problemu obliczymy długość krawędzi podstawy. Czy wiesz jak to zrobić? W podstawie mamy trójkąt równoboczny, zatem pole takiego trójkąta można wyznaczyć ze wzoru pp równa się a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Wiemy, że w naszym przypadku pole podstawy to 12 pierwiastków z 3. Mamy zatem 12 pierwiastków z 3 równa się a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Pomnóżmy obie strony równania przez 4. Da nam to 48 pierwiastków z trzech równa się a kwadrat pierwiastków z trzech. Pozbądźmy się pierwiastka z trzech. Zrobimy to, dzieląc obie strony przez pierwiastek z trzech. W wyniku takiego działania otrzymamy a kwadrat równa się 48 czyli a równa się pierwiastek z 48. 48 możemy zapisać również jako 16 razy 3. A po wyłączeniu furki przed pierwiastek otrzymamy ostatecznie, że a to 4 pierwiastki z 3 decymetrów. Przygotujmy teraz sobie trochę miejsca na tablicy na dalsze obliczenia. Pozostawmy jedynie pole podstawy oraz długość krawędzi podstawy. Musimy jeszcze obliczyć pole każdej ze ścian bocznych. Skoro w podstawie mamy figurę foremną, to wiemy, że każda ze ścian bocznych będzie prostokątem o wymiarach 6 decymetrów na 4 pierwiastki z 3 decymetrów. Pole każdej ze ścian bocznych obliczymy mnożąc 4 pierwiastki z 3 razy 6. I da nam to 24 pierwiastki z 3 decymetrów kwadratowych. Teraz jesteśmy już w stanie wyznaczyć pole powierzchni całkowitej. Otrzymamy. 12 pierwiastków z 3 razy 2, no bo mamy dwie podstawy. Dodać 24 pierwiastki z 3 razy 3, bo mamy 3 ściany boczne. Każda o polu 24 pierwiastki z 3. Da nam to 24 pierwiastki z 3, dodać 72 pierwiastki z 3. I po zsumowaniu tych dwóch liczb otrzymamy 96 pierwiastków z 3 decymetrów kwadratowych. Jeśli masz w zadaniu pole powierzchni, a masz policzyć objętość lub na odwrót, postaraj się postępować zgodnie z instrukcją przedstawioną na planszy. Jeśli film Ci się spodobał i chcesz zobaczyć więcej naszych materiałów, zachęcam Cię do zasubskrybowania naszego kanału oraz odwiedzenia strony pistacja.tv